Mieszkańcy Radymna świętują 650. rocznicę lokacji przez króla Kazimierza Wielkiego. Jubileusz połączono z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji odsłonięto odnowiony pomnik, który stanął w mieście pół wieku temu. Była też uroczysta sesja Rady Miasta i historyczna inscenizacja wydarzeń sprzed ponad 1000 lat – Chrztu Mieszka I. Mieszkańcy Radymna nie kryją dumy z jubileuszu ich miasta. Dlatego w święcie wzięły udział całe rodziny. Uważam, że powinniśmy zawsze uczestniczyć w takiej uroczystości, aby budować świadomość małych dzieci, a za 50 lat to oni będą dalej kontynuować tą tradycję. Przed odnowionym pomnikiem Chrztu Polski podkreślano znaczenie tamtego wydarzenia, które uformowało naród polski i polską państwowość, opierając je na wartościach chrześcijańskich. Burmistrz Radymna, mówiąc o historii miasta, przypomniał, jak duże znaczenie miało przekazanie go w 1384 roku biskupom przemyskim. Miasto Radymno przez długie wieki było związane z kościołem przemyskim i było siedzibą biskupów przemyskich. To oni dbali tutaj o rozwój tego miasta, to oni dbali o to, żeby to miasto się rozwijało. I w ten sposób chcielibyśmy dzisiaj zaznaczyć ich obecność tutaj w Radymnie. Doszło do tej uroczystości też w sposób znamienity dzięki mieszkańcom, bo oni to przyczynili się do tego, żeby odremontować pomnik. Na uroczystej sesji Rady Miasta jej przewodniczący mówił nie tylko o historii, ale współczesności Radymna i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Nie stać nas ze swoich środków na realizację takich inwestycji, jak dokończenie budowy kanalizacji, jak rewitalizacja całego rynku, remont budynków, które należą do miasta, czyli Domu Kultury, przychodni. Natomiast liczymy na to, że uda się pozyskać środki z funduszy europejskich, które pomogą nam na zrealizowanie tych najbardziej pilnych potrzeb. Obecny na uroczystości marszałek województwa podkarpackiego zapewniał, że miasto może liczyć na wsparcie samorządu. Miasta, miasteczka, Podkarpacie to ważne instytucje, które też wpływają pozytywnie na rozwój naszego województwa. Mając na uwadze zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego, będziemy się starali i wspieramy te miejsca. Są one taką ważną tkanką rozwojową. Trzeba tu tworzyć miejsca pracy, tworzyć też i budować infrastrukturę, tak aby mieszkańcy nie musieli opuszczać tych małych miast. Z okazji jubileuszu dla mieszkańców i gości wystąpił zespół Oddział Zamknięty. Koncert opóźnił się o 2 godziny, ale w nagrodę za cierpliwość widzowie usłyszeli dawne i współczesne hity, między innymi te z przygotowywanej właśnie płyty zespołu.